Zanim przedstawię Wam materiał, w jaki sposób odebrałem legalnie swój skuter, pamiętajcie, że uczciwą regułą jest to, że nie potrzeba ani jednego paragrafu na swoją obronę, żeby wygrać proces. Tak? Załóżmy, że teraz po obejrzeniu tego materiału pan prokurator i policjant byli razem zgodni, razem z sędzią, tak, że tutaj jest moja odpowiedzialność i powinien być za takie zachowanie karany. Tak? I sędzia by to ogłosiła w imieniu wszystkich was, czyli was widzów. Czyli wy widzowie słyszycie po pewnym czasie, tak, bo to procesy się odbyły, moje oskarżenie. I oczywiście po to to robią, żeby to był wyrok. Tak? Czyli musielibyście usłyszeć, że taki sędzia u nas, pan lub pani w sądzie, taka pani na przykład Monika Organiściak, którą już znacie z filmów, orzeka, jakby trafiło do niej oczywiście. To tak, u niej już mam dwie zupełne niepoczytalności. Co musiałaby zrobić? No kontynuować, tak? Czyli uznać, że raz przyjechałem na policję bez rejestracji, z rejestracją papierową i po alkoholu, no nie, żeby się wprowadzić w proces sądowy, no to pani Monika uznała, że to jest takie zachowanie zupełnie niepoczytalnego, no nie, i powiedziała, idź pan, panie Rafale, do domu. No właśnie, no to teraz ma znowu taką rozprawę, że każdy przecież mądry, to co by zrobił, jak jest skuter na parkingu strzeżonym? No poszedł, po prostu zapłacił za ten skuter, jeszcze odebrał pozwolenie od policji najpierw, tak? Potem by zapłacił, potem poszedłby do tego pana, który tam stróżował, tak? I wymienił papier na skuter. Panu stróżującemu daje się papier, a w zamian od pana dostaje się skuter i papier. Tak to wygląda. Nie możesz mieć tego skutera bez papiera. Musisz być przy papierologii jeszcze, widzisz, u tego pana. Tak. Więc wszyscy tak robimy, tylko że pan Rafał zrobił inaczej właśnie. I to jest, proszę państwa, no albo czyn zupełnie niepoczytalnego, to jest raz. Albo to jest czyn przestępczy, za co należy się kara pieniężna, czyli zapłacisz pan nam za to, że pan się tak zachowałeś, proszę pana. Tak. Właśnie. Albo to jest czyn po prostu... No mój! No co ja mogę poradzić? No. Ja tak zrobiłem, o, ponieważ uważam, że zrobiłem słusznie. Tak. Jak mówię, tak mi podpowiada serce, ciało i umysł, kropka. Ja się czułem w tym, byłem podekscytowany tym wydarzeniem. Jeszcze widziałem, że to się będzie fajnie omawiać, tak. Uważałem, że tutaj trzeba pokazać odwagę, tak. Bo widzicie, bo ja się tego nie boję po prostu. Ja można powiedzieć, że jestem przygotowany już na każdy scenariusz z ich strony. Ale oczywiście nie, bo oni też mnie zaskakują, tak? Ale pamiętajcie, że co cię może zaskoczyć? Jaki strach cię może zaskoczyć, jak ty jesteś w ekscytacji i ty rozpoznałeś, czym jest strach? No to każde pismo, które będzie skierowane przeciwko mnie, ja już nie rozpoznaję tego, że to jest strach, że to będzie kontynuowane, bo to jest po to, żeby w pewnym momencie Rafałowi powiedzieć, że jest winny. No, oni tak chcą właśnie, że oni powiedzą, że z całą pewnością pan Rafał jest winny, tak. Albo jest z całą pewnością pan Rafał niepoczytany. Ale nie powiedzą, że pan Rafał jest z całą pewnością zdrowy i proszę państwa, bierzcie przykład z pana Rafała. Tak, bo jak ja bym wygrał taką sprawę z panią Moniką, o to, że to jest czyn jak najbardziej zupełnie poczytalny i właściwie godny uwagi. O, to nie jest tak, że rób tak jak ja, czy nie rób tego jak ja, ale przypatrz się temu właśnie. Czyn godny uwagi. Właśnie. Czy Rafał daje wam dobre instrukcje? Tak. Właśnie. I czy to będzie się jakoś rozwijało w negatywną stronę na przykład, nie? Czyli jak będziemy tak robić jak pan Rafał, to w społeczeństwie będzie chaos. No, tak? Będzie chaos, jak będziecie tak robić? A sobie pomyślcie. Właśnie, ja tutaj widzę, że więcej radochy to sprawia wam, a nie chaosu. Właśnie.
To gdybyście wy mieli zrobić, mieli też taki podobny scenariusz, gdzie też chcielibyście używać swojej własności, no to co byście zrobili? Na siłę? Właśnie, czy sposobem? Tak. Więc widzicie, ja wam zaproponowałem pewien sposób. I to jest też właściwie też moja mowa końcowa. No cóż, jeżeli u pani Moniki, organiście, jakbym był na rozprawie, to pani Monika by, jak mówię, no, musiała powiedzieć, bierzcie przykład z pana Rafała, bądźcie jak pan Rafał po prostu w takiej sytuacji, tak? No bo co ja tu mogę? No co ja mogę, proszę państwa? Ja tutaj jestem niepotrzebna. Tutaj się nie da osądzić, właśnie. Nie da się miłości osądzić. Tak naprawdę. Czyli nie da się wyjść poza. Nie da się obwinić kogoś. Kropka. No i tyle. Jest tylko poczucie. Poczucie, że tak się da. Nie da się. Tak naprawdę się nie da. No właśnie, więc słuchajcie, bądźcie jak ja i mówcie, że nie da się was obwinić. Kropka. No ja do przodu po prostu. No właśnie, a teraz zapraszam na materiał, w jaki sposób prawie, sprawiedliwie, etycznie, według serca, umysłu i ciała po prostu korzystać ze swojej własności, no i to wszystko. Albo też obserwuję, co ktoś może ci zrobić z swoją własnością. Właśnie, zobaczcie, co zrobili z moją własnością. Tak, prawo, sprawiedliwość, etyka, taka partia polityczna, patrzcie się, co robi ze skuterami i z ludźmi, widzicie? Ta. Jesteśmy na tak zwanym parkingu strzeżonym. Gdzie idę, zobaczę w jakich warunkach stoi skuter. On kiedyś tutaj stał. Tutaj stał w tym miejscu. O, przeparkowano go. Jest tutaj. A, jak zardzewiało. Wszystko pordzewiało, patrzcie się. Tu też wszystko pordzewiało. A, zardzewiał mi troszeczkę skuterek, tak? Jest tu ktoś w ogóle? Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Bagażnik zamknięty. A kluczyk mam. Odpali. Aha, cisza. Akumulator, patrz. Bagażnika też nie mogę otworzyć. Pokażę, że to mój bagażnik. Widzicie, tu się da. Proszę bardzo. Mokro było czy sucho? To co, to ja go sobie biorę. A czemu tutaj nóżka jest tak zrobiona? Ktoś sobie go odpalał? Ale zobaczymy, czy odpali. Ustawimy sobie go na nóżku. Zobaczymy, czy odpali sprzęt. Thank you.
to co? No cóż powiedzieć. Miałem sprawny skuter. To się zrobił niesprawny, tak? Nie wiem, czy komuś tu zgłaszać. Ktoś tu do mnie wyjdzie, chce go po prostu wziąć. A wezmę sobie go, nie? Co byście zrobili ze swoją własnością? Wzięli? No to idziemy. Jest tu ktoś? Halo, jest tu ktoś? Czy ktoś tutaj jest? Ktoś tutaj strzeże tego? I nie strzeże. Słuchajcie. Słuchajcie, to co, jedziemy? Ja sobie może tu gdzieś przypnę tą kamerkę. Widać, że idę. Nie będę wciskał. Wody w ogóle ja. Powietrze jest. Dobra. Proszę, już się nie będę. To jest właśnie takie strzeżenie, że właśnie każdy se może wyprowadzić moją własność, tak? Fajnie strzeżone jest. Dzięki za takie strzeżenie. A za bramką to jest moje, pamiętaj to. Za bramką jest moje. Ładne strzeżenie, słuchajcie. Ktoś by mi ukradł sprzęt, naprawdę. Kiedy się napychnie, da skutera odpalać. Ale ja nie mogę patrzeć z górki. Ciężko idzie, kurczę. Na luzie. Ciężko idzie na luzie. Duży opór ma. Musi odpalić. Nie pali, no. Chyba, że stacyjka jest zadana, nie kontaktuje. Dobra, idziemy dalej. I paszkielinie rozgnięty? Naopak. Ma przemyślany każdy krok.